Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym news z Call of Duty World War II. Mam nadzieję, że pierwsze odcinki wam się podobały. Teraz zagramy sobie kolejną kampanię. Już zaczynamy właśnie. Teraz mamy operację Cobra, 25 lipca 1944 roku. Minął siódmy tydzień od D-Day. Żeby wyrwać się z Normandii, nacieramy, by zająć Marigny. Tak zajmiemy główne drogi i ruszymy przez Francję do Paryża. Wyzwolenie jest już blisko. Okej. Zostawiłem misję niestety, bo ostatnio miałem problem z komputerem, więc nagrywam to po raz drugi. Poziom normalny weźmiemy. Doświadczony to może nie, bo pewnie by nas porobili, ale normalny. Razem z kumplami radzimy sobie całkiem nieźle. Nie dość dobrze dla Pearsona, ale on zawsze jest na nie. Kto wie, kotku. Może do świąt wrócę do ciebie z medalami na mojej klacie. Ale najpierw musimy zająć Marigny. Schmeling kontra Lamota. Schmeling znokautowałby Lamotę. Bez jaj. Schmeling to naziol. Wyrwałbym chwasta. Wystawili go na świecznik i nie miał wyboru. Wszyscy mamy wybór. Nietzsche mówił, że ludzie dzielą się na... Nie filozofuj, student. A ta walka Lewis kontra Robinson? Z Lewisem z 38 Robinson wygrywa bez dwóch zdań. Hey! Myśleliśmy, że poleżysz. Jak kiedy tu banda skurczybyków chce zająć beze mnie Marigny? Cóż, taktyka działa. Wyrobimy się na święta. Nie stoi pokasznyte. No dobra. Niezła, prawda? Trochę go trafił. Chciałem gorsze. Dobrze znowu cię mieć, szeregowy. Dobrze tu wrócić. Dobra, chłopcy. Mamy tu wyjątkową okazję. Szansę na wyrwanie się z Normandii. Będzie ciężko. Wróg broni się między żywopłotami i mają czołgi w okolicy. Jeśli zdobędziemy i utrzymamy Marigny, to drogi będą nasze. A skoro Sussman może przyjąć scyzor na bebech i przeżyć, to mamy szansę. As jest znowu w grze, sir. Turner ma misję i chce nas chronić. Ruszajmy! Wojna mu wcale tej misji nie ułatwia. Okej, zobaczymy. Operacja Cobra, okolice Marigny, Francja. Puść mnie, ziomek. Dobra, pierwszy pluton, ruszamy! Weź na czoł. Jazda, hej! Taka rana goi się w 8 tygodni. Gotowy, sierżancie. Ma pan moje słowo. Słowo, tak? Gówno mnie to obchodzi. Jesteś już zdrowy, tak? Jak koń, ser. Ale chyba nie wierzy. Wypruwasz sobie flaki, ale nie chcę ich oglądać. Czołgi naprzód! Chyba jednak nie jest do końca dobrze. Tak coś mi się wydaje. Ciekawe, co się później potoczy. Trzymajcie się! Będzie trochę trzęsło! Nic nowego! Pearson chyba cię lubi! Ha, ale wy lubią jeść mięso. Ruchy, ruchy! Zobaczymy. Czy na Zussmana trzeba będzie uważać. Widzę, że nieźle się trzymasz. Chca, a co jest z tobą? Nie możecie bawić się tak beze mnie. Co ty, Pearson zabrania nam się bawić. Wiesz, czemu tak po tobie jeździ? Przełęcz Kasserine! Straciłem tam najlepszych przyjaciół. Tak, przywalili mu z artykułu 15 i zdegradowali. Musiał grać twardziela, a jego ludzie za to zapłacili. Misję chuj strzelił. Zmasakrowali nas. Naziści nie mieli litości. Przeżyliśmy tylko dlatego, że nie zdążyli zablokować zachodniego wyjścia. Prawie wszystko straciliśmy przez tego gnoja. Turner dalej mu nie wybaczył. Tak naprawdę to on podał go do raportu. Pearson myśli, że jak będziecie wzorowym plutonem, wymarzył mu to za akt. Tylko my na to harujemy. Tak, wreszcie złapałeś. Dlatego nigdy się nie podda. Zabiłby, żeby mieć czyste akta. Wiesz, za co ja bym zabił? Za porządną szamę. Przecież właśnie jadłeś. Ej, takie gówno się nie liczy. Ej, o, fajerwerki. Zjadłoby się coś z grilla. Oj. Już tu płonie. Nie mieli żadnych szans. Będzie chyba bez otwartej trumny. Ej, to jest czyjś syn. Nie, tam to szkop. Daniels ma rację. Nie wszyscy są źli. Dali nam Keplera, Mozarta. Patrz się, studenta. Marlene Dietrich. O, i to już prędzej. Nie zapomnijmy o wynalazkach.
prasie drukarskiej, mikroskopie elektronowym. Frankfurterka. Nie wyrobię z wami. Słyszeliście to? Leci w tę stronę! Sztukasy nadlatują! Cholera! Mierda! Jazda z ciągu! Łazić! Leci kolejny! Padni! O Jezu! Blisko było. Złazić drogi! Przejdziemy bokiem! Ruchy! Musimy ochraniać nasze Żermany! Słychać ostrzał przeciwlotniczy! Przejmiemy jedno z ich dział przeciwlotniczych i załatwimy te sztukasy! KM-y w stodole! Kurwa, wszyscy padni! To czy to działa? Nie działa. Oflankować ich! Bum, bum! Gdzie mnie tam? Padnij! Dobra, tutaj zdjęty. O, tam są. Tych zdjętych. Odsuń się, ziomek, muszę jeszcze potrąci ktoś. Gdzie mnie tam wychylasz się? Dobra, zdjęty. Przeładuj. Odłamkowy ładuj. Pokaż się. Dobra. Dobra, zdjęty. Aż mu kask spadł. Ja też zdjęty. Nie granat, kurde! A w sumie to się może przydać. Rzucam granat! Nie ten granat miał być. Kurde, nie ten granat rozwaliłem. Zdjęty. Tam u góry byli. Tam są, siema. Jeden zdjęty. Drugi też zdjęty. Ty mi sobie poradzicie, co? Ja tamtych wykończę. Co do mnie wali cały czas? Ojejku. Leczaj się. Tu jest ktoś? Tak wyglądał, ktoś tam był. Dobra. Zajmijmy się tamtymi. Chyba zdjęty. Chyba zdjęty. Teraz zdjęty na pewno. Gdzie mnie tam? Tam coś jest też. Wyrzucam granat! Czyś mu kogoś trafił? Dobra, tam jeszcze są? Gdzie mnie tam spadać? Dzięki. Odstrzeliłem mu dupę. Dobra.
Kurde, jesteś w górę, są. Oż mu kask spadł. Gleba tam. O, tak to pościągamy jeszcze. Będzie ich mniej trochę. Siema. Oj. O kurde. Nie fajnie, powiem ci szczerze. To jest nasz? Nasz chyba. Naboi tylko, kurde, mało. Dobra, poległ. O, Zuzko, dawaj ten, dawaj apteczkę. Gdzie ty jesteś? Dzięki. Ojejku. Na apteczkę, ale ja kurde muszę teraz zużyć teraz szybko. Czysto! Stodoła zajęta! Przebić się na pola! Musimy się spotkać z czołgami! O, dawaj ten, amunicję. Ile? Ło, dużo! Bardzo ładnie. Gdzie teraz iść? Tam mam, dotrzeć do działa. Chyba tak wejdę na górę, postrzelam trochę jeszcze. Dobra, wybić ich wszystkich. Za nimi! Dalej, wycofują się! Do przodu! Dobra, lecimy. Golić ich! Skanat też, aha, też kurza. Aha, żadnych szans. A jaki jest teraz plan? A, no właśnie to działa. O nie! Dobra, na szczęście to jest tylko dymny. Już myślałem, że już coś gorszego. I tak trochę topa, no ale co poradzimy. Tu z pandemią teczkę. Że bardziej by potrzebował teraz tego. To jest plecy mamy? Mamy chyba goni nas. Te sztukasy rozwalają nasze czołgi! Czołgi potrzebują wsparcia! Przejmiemy to działo pelot za drzewami! Gdzie mnie tam?
Dobra. Apteczkę dawaj. Mamy działo, pelon! Rozwalmy tych szkopów i pomóżmy na szybciowo! Czemu nikt go nie ściągnie? Które działo? To działo? Okej. F? Bombowce rozwalają nasze czołgi! Musimy je zdjąć! Nadlatują! Na drugiej! Na drugiej. Ten bez radia wydaje się być wkurzony! Szkopy nie wiedzą, co się dzieje! Leci więcej! Na drugiej! Na drugiej. Zestrzelony! Nasze drogi już chyba nie pociągną! Rozwal te sztuki! Zauważyli nas! Walą do nas sztukasy! Bum, bum, bum. Aha. Gdzie jeszcze? Na pierwszej! Na pierwszej. Czy tu gdzieś? Jeszcze nie! Na trzeciej! No nie, przegrzałem. Dostał. Na dziesiątej wysoko! Na dziesiątej wysoko. Stały! Wysoko! Wal do nich, Daniels! To wszystkie! Dobra robota, Daniels! Tadam! Ale że mnie szczeladło! Hej, to Perez! Hej, Perez! Nic ci nie jest? Dorwali Millsa w zasadce, ale odgryźliśmy się. Ocalali, okopali się przed nami z pakami. Musimy ich załatwić. Dobra, Pearson, przejdź z zespołem przez sad i znajdź pozycję na wysokości. Jak osłabicie paki, poprowadzę szturm z Perezem. Tak jest! Daniels, Zosman, za mną idziemy! To idziemy. Perez mówił coś o Pakt 38. Co to niby jest? Niemieckie działa. Przeciwpancerne. Nie czytałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciwpancernymi? Sam się zastanawiam. Amunicja. Przyda się. To jeden z naszych. P-47. Ach, cholera. Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. To nie twoja wina. To cywile. To zbrodnia wojenna. Tutaj! Mamy punkt obserwacyjny! Walczymy w końcu z nazistami. Dobra, możemy walić do nich? Tam są, to ja granat tam rzucę. Brak amunicji, kurde. Ej, co jest? Wyciągnij lornetkę! Aha, dobra. To Perez i jego chłopaki trafią prosto w paszczę piekła. Musimy rozwalić tę obsługę paków. Okej. Okay. Otworzyć ogień! Dwa paki w polu widzenia. Obsługa nie żyje. Została jeszcze jedna. Gdzie jest druga obsługa paka? Prawie zdjęty. Zdjęty. Schowałem się za sierżantem. Zdjęty. Obydwie paków załatwione, nasze czołgi ruszyły. Pozbądźmy się reszty szwabów z okopu.
Dobra, spoko. Odstrzelić? Nie ma problemu. Gdzie tu jest północ, ja się pytam. Tam są nasi. Lecimy! Mam dla ciebie apteczkę! Na nich! Czysto! Uwaga! Rzucaj! Proszę! Dobra, mam amunicję. 80, wow, grubo. Kolejna pozycja wroga zaraz za żywopłotem! Schować się za czołgi! Wszyscy zbiórka! Zbiórka! Schowajcie się za czołgami! Gdzie? Co? Ja? Tutaj? Niech te Shermany się na coś przydadzą! Czołgi do ataku! Pokrój się za jedną z czołgów. To idziemy. M42! Schowajcie się za czołgami! Posłańcie się czołgami! Szkopy wybiegają z okopów! Rzucaj do tego gniazda MG42 po prawej! Ognia! Oho. Strzelec! Walj do tego gniazda MG42! Ognia! Zostań przy czołgach! Dobra, leżysz tam. Jeszcze nie leżę? Trzymać ogień! Do przodu! Więcej Niemców za wzniesienie! Tu jest ciekawego? Nic nie ma. O, tu trzęsie! Patrzcie, jak zwiewają! Tak jest, fryce! Dopadniemy was! Nie ma, wystrzela się wszystkich. Kurda, amunicja mi się kończy. O, mój czołg pojechał już tam na dół sobie. Mój czołg sobie odjechał ode mnie, a co? Uwaga! O Jezu. Nasz czołg oberwa! Ale wolnęło. Musimy je natychmiast zlokalizować! Nie możemy się ruszyć, póki nie zdejmiemy tych paków! Kłaście wyżej i pozbądźcie się obsługi dział! Wszystkie czołgi stąd! Tędy, Daniel! Pokaż łupkę. Ale mi tutaj strzela. Dobra, leczymy się. 4 apteczki mamy jeszcze. Damy radę. Oj, kto tu mnie strzelał? Kto tu jeszcze jest? Tu jest, siema. Tu. Oj. Daj mnie ją. Potrzebuję apteczki! Robi się! Dziękuję. Gleba tam. 9 nabojów tylko zostało, kurde, mało. Mam na górę chyba wejść, co? Przeładuj. Najgorzej. A gdzie jest mój drugi ziomek od tego, od nabojów? Tam daleko jest, kurde. Daniel, dużo. Podnieś karabin z lunetą i rozwal te paki. Okej. Okay. Karabin z lunetą? Który jest karabin z lunetą? Gdzie on jest? Jest ten?
Czekaj, to nie jest ten. Tu są karabiny z lunetą. Wow! Daniel, strzelaj w amunicję! Jaka amunicja? Gdzie jest amunicja? Okej, to już wiemy, czego mam szukać teraz. Tam jest. Daniel, strzelaj do amunicji przy tych pakach! Daniel, tak trzymaj! Jeszcze jedna. Jezu, walą do mnie. Wale, wale, staram się. Pięty. Wal w amunicję, stary. Obok beczki. Daniel, strzelaj do amunicji przy tych pakach. Już strzelam, już strzelam. Ale trzęsie. Oczyścić okopy! Dzięki, że mnie osłaniałeś, Daniel! Pięty. Oczyścić okopy? Spoko. O, tu jest ziomek. Ale tym, tą notą rusza strasznie. Przegrupujcie się przy czołgach. Psy poszli? Psy poszli. Jakie mam drugą broń? Karabinę, proszę. Ja chcę lunetę. Powolałbym jednak bez lunety, wiecie? Chyba wolał mojego jednak. Dobra. Wszystkie czołgi! Ostrzał okopu! Przybędźcie! Pearson, zabierz tam swoich ludzi i oczyści okopy! Zrozumiałe! Wszyscy naprzód oczyśćmy te okopy! Jakieś naboje, cokolwiek. Daj znać, gdzie są! A nie masz dla mnie przypadkiem amunicji? Amunicja by mi się teraz bardzo przydała, wiesz? Gleba! Daniels, ruchy! Czysto? Co da zrobić? Kontynuuj natarcie, okej. Apteczka. Ale mam max w apteczek teraz, 4 mam. Ale amunicja by mi się przydała, kurde, jakaś mam bardzo mało amunicji. Kurde, chyba nie uzyskam zbyt wiele tutaj. Hej! To Turner! Nic im nie jest! No dobrze. Amunicja? Nie, nie amunicja. Będę musiał zmienić broń jednak na jakąś inną. Zbiórka przy Turnerze! Poruczniku. Halo? Czekajcie, poruczniku? Dowódca! O! Główny dowodzący. Dobra, słuchajcie. Atakują kompanię Charlie przy kościele. Potrzebują od nas wsparcia. Natychmiast wyślij ludzi. Sir, jesteśmy mocno rozciągnięci. Rozciągnijcie się bardziej. Tak jest. Krótka piłka z jego strony, nie? Kurwa. Rozwalimy te jeepy, ale potrzebujemy wsparcia. Dobry plan. Perez! Pearson, uda się z tobą z oddziałem. Nie dam rady. Dostaliśmy rozkazy Collinsa. Ruszamy na zachód z 11. O, do chuja. Naszym kończy się czas! Jesteście zdani na siebie. Bierzcie jeepy i w drogę. Ruchy! Dobra. Okej. Ruchy, Charlie zalewa gówno, musimy im pomóc. Ruchy! Ruchy! Ale te ruchy będą w kolejnym odcinku, moi drodzy. Trzymajcie się, na razie, cześć.